I Masłud opowiadał o tym, że jeżeli nie zrobi się cieplej, jeżeli nie dostaną pomocy, to ludzie zaczną umierać. Jego mama jest już w bardzo ciężkim stanie, podobnie 6 innych osób. Kalina Czwarnok była w Ustaszu Górnym przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Teraz ma sporadyczny kontakt telefoniczny z grupą wciąż koczujących tam Afgańczyków. Kiedy jeszcze byliśmy na miejscu w Ustaszu, to opowiadali o tym, że Polacy się z nich śmieją, że patrzą na nich jak na zwierzęta. Białorusini zachowują się trochę lepiej, to znaczy czasami na przykład ktoś podładuje im telefon, czasami ktoś da im trochę chleba ze strony białoruskich służb. I pytali się, czy Białorusini mogliby ich wypuścić stamtąd i powiedzieli, że nie, bo nie mają paszportów i białoruskich wiz. Kalina podkreśla, że Afgańczycy znaleźli się w pułapce, jednak zdaniem innych aktywistów nie tylko oni. Nie mówili o setkach innych osób, które po prostu błąkają się po lasach, które są bezpośrednio narażone na śmierć. W tym momencie mamy 5 przypadków śmiertelnych i obawiamy się, że niestety tych przypadków było więcej i tych przypadków będzie więcej. Tylko dziś ogólnopolskie media informowały o rodzinie z dziećmi, która z ośrodka dla uchodźców w Michałowie została wywieziona przez Straż Graniczną w nieznane miejsce w kierunku granicy. Próba zohydzenia, zdehumanizowania tych ludzi, którzy są uchodźcami, próbują przedostać się, uciec ze swoich krajów, przedostać się przez Polskę, żeby znaleźć dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich dzieci bezpieczne miejsce na ziemi. Posłanka Lewicy nawiązuje do konferencji ministra Błaszczaka i Kamińskiego, na której ci pokazali zdjęcia z aktami pedofilskimi i zoofilskimi. My celowo ich nie pokazujemy. Wczoraj ogólnopolskie portale napisały, że to screeny starych filmów pornograficznych. Od początku całej tej historii kłamią. Kłamią w prymitywny sposób, co mogę łatwo udowodnić. I cała ta historia ze stanem wyjątkowym, cała ta historia z zagrożeniem, jaki mają stanowić ludzie, którzy są migrantami, jest wymysłem rządu po to, żeby sobie podnieść słupki poparcia społecznego. Wiceminister MSZ i poznański poseł PiS uważa jednak, że nic złego się nie stało. Nie ukrywa, że rząd celowo zdecydował się na taki zabieg. Zdjęcia, które były przedstawione, były jedynie dodatkiem do tej zasadniczej informacji mówiącej o zagrożeniu, ale ona byłaby, jak sądzę, w przekazie publicznym uboższa, gdyby nie została uzupełniona tymi zdjęciami, które rzeczywiście, myślę, wielu obywateli naszego kraju mogły szokować, mogły wstrząsnąć, ale to też jest, jak sądzę, czasami konieczne, żeby uzmysłowić co niektórym powagę sytuacji. Informacje operacyjne, które udowadniają tą tezę, które wprost wskazują na to, że te działania mają charakter zorganizowany. W dodatku wśród osób, które przekraczają polską granicę, są osoby, które pośrednio lub bezpośrednio związane są z państwem islamskim oraz również osoby, które przebywały wcześniej na terytorium Rosji. Prezydent Andrzej Duda poparł już wniosek rządu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy na kolejne 2 miesiące. Jutro ma o tym zdecydować Sejm. Jestem pewien, że opozycja stanie na wysokości zadania i tak jak w przypadku nielegalnej ustawy łamiącej, nielegalnej, bo łamiącej konwencję genewską, tak zwanej ustawy o pushbackach, opozycja głosowała przeciw. Tak samo mam nadzieję, że tutaj opozycja również będzie głosowała solidarnie właśnie przeciwko przedłużaniu stanu wyjątkowego. Tyle tylko, że to opozycji może nie pomóc. Po południu głosami PiS Sejm dokonał zmiany w swoim regulaminie. Do przedłużenia stanu wyjątkowego wystarczy jutro zwykła większość, a nie bezwzględna. Sytuacja nadzwyczajna wymaga szybkich działań i w mojej opinii stan nadzwyczajny, który jest wprowadzany przez prezydenta za zgodą Sejmu powinien być wprowadzany, jeżeli jest taka konieczność, sprawnie tego rodzaju zmiana w regulaminie Sejmu, zresztą też podyktowana tym, że do tej pory nie mieliśmy takiej szczegółowej regulacji, która by precyzowała to, w jaki sposób przedłużany jest stan nadzwyczajny. Rząd zakłada, że tak jak przez ostatni miesiąc, dziennikarze nie będą mieli wstępu na teren objęty stanem wyjątkowym. Krzysztof Czub, Puls Dnia.